Czy wiecie, że bakterie w jelicie grubym wytwarzają takie substancje, które następnie są jedzone przez komórki naszego jelita grubego? I właśnie te substancje dostarczają około 60-70% zapotrzebowania energetycznego potrzebnym tym komórkom naszym jelita grubego do przeżycia. Jest to naprawdę niesamowite, że nie tylko to, co jemy na talerzu, dostarcza nam energii, ale też to, co produkują nam bakterie w jelicie grubym. Mówię tutaj o krótkołańcuchowych kwasach tłuszczowych, do których należy też kwas masłowy. I właśnie w tym filmie opowiem Wam sporo informacji o kwasie masłowym, bo jest to substancja, która właśnie jest wydzielana przez naszą mikrobiotę w jelicie, ale pojawia się też w formie suplementów. Odpowiem na pytanie w tym filmie, czy są mocne dowody na to, że warto suplementować kwas masłowy i też jak można jeść, co można zrobić, żeby tego kwasu masłowego bakterie w jelicie grubym wytwarzały więcej. No i opowiem też oczywiście o tym, dlaczego zależy nam na kwasie masłowym. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną, zajmuję się dietoterapią właśnie chorób jelitowych, więc temat kwasu masłowego jest mi szczególnie bliski. Prowadzę wizyty online we Wrocławiu i prowadzę także szkolenia dla firm i korporacji. Zapraszam do obejrzenia całego filmu. Kwas masłowy, czyli inaczej maślan sodu, jest naprawdę szczególnie ważną substancją, więc warto dbać o to, żeby było go sporo w naszych jelitach, a przynajmniej tyle, ile potrzebuje nasze jelito. Ale są sytuacje, w których tego kwasu masłowego może być za mało produkowane. Są to sytuacje takie, w których mikrobiota nasza ucierpiała, w których jest pewna dysbioza i wtedy bakterie, które produkują właśnie kwas masłowy, są w mniejszej ilości, więc też w mniejszej ilości tego kwasu masłowego mamy w jelicie. W związku z tym na pewno pierwszą zasadą jest to, że jeśli chcemy mieć więcej kwasu masłowego, czyli tego czynnika działającego silnie przeciwzapalnie w naszym jelicie, działającego też korzystnie dla naszej odporności, obronnie w stosunku do patogennych bakterii, jeśli chcemy mieć go w odpowiedniej ilości, to musimy zadbać o naszą mikrobiotę. No i właśnie, tutaj zahaczyłam już o sporo informacji związanych z maślanem sodu i z tym, jakie ma funkcje. Jedną z funkcji właśnie jest to, że utrzymuje odpowiednie pH w naszym jelicie grubym, dzięki czemu niektóre bakterie, których nie chcemy mieć w naszym jelicie lub nie chcemy, żeby się za bardzo rozwijały, to pH będzie nas przed tym chroniło. W związku z tym rzeczywiście tu już pierwsza rzecz jest taka, że gdy mamy dobrze wydzielany ten kwas masłowy, to mamy też większą pewność, że ta stabilizacja dobrej mikrobioty w jelicie grubym jest względnie zapewniona. Kwas masłowy ma duże znaczenie w kontekście utrzymania integralności bariery jelitowej. Ta bariera jest dla nas bardzo ważna, ponieważ pomaga w zapobieżeniu przedostania się do naszego organizmu, do naszego krwioobiegu różnych toksyn i pomaga w tym, żeby one były wydalane, jeśli takie toksyny znajdują się w naszej treści pokarmowej czy w masie kałowej. Ponadto maślan sodu zauważono, że ma korzystny wpływ, jeśli chodzi o prewencję raka jelita grubego, a właściwie, że ma istotne działanie w tym obszarze, ponieważ ma takie działanie przeciwnowotworowe w stosunku do tych komórek rakowych. Następna kwestia jest taka, że kwas masłowy pełni znaczące funkcje w kontekście bycia czynnikiem przeciwzapalnym w jelicie, bycia czynnikiem proregeneracyjnym, dlatego tutaj w takich chorobach właśnie, które mają związek z zapaleniem jelit, wykorzystuje się w badaniach kwas masłowy, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy są jakieś efekty, a czy są jakieś efekty, to zaraz odpowiem. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o kwas masłowy w naszych jelitach, to żeby pobudzić jego produkcję, no przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby dostarczać odpowiednie produkty naszym jelitom, żeby miały z czego fermentować. No i przede wszystkim z czego fermentują bakterie, tworząc właśnie kwas masłowy, to jest błonnik pokarmowy. Zatem jeśli zależy nam na tym, żeby osiągać to działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe,
takie wspomagające regenerację, to musimy dbać o to, żeby jeść błonnik pokarmowy na co dzień, czyli żeby mieć w swojej diecie codziennie warzywa, owoce, orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe, a najlepiej, żeby w każdym posiłku znalazło się źródło błonnika pokarmowego. Dzięki temu te fajne szczepy w naszym jelicie grubym będą zadowolone i będą produkować ten kwas masłowy poprzez fermentację. O tym, jak wzmocnić swoją mikrobiotę w jelicie grubym, nagrałam cały film, więc tutaj go podlinkuję, jeśli ciekawi Was jeszcze bardziej ten temat. W świetle tego, jak duże znaczenie ma maślan sodu w naszych jelitach, dziwne trochę jest, że mamy stosunkowo mało badań naukowych o suplementacji samego maślanu sodu, który miałby być takim uzupełnieniem tego, który już jest produkowany przez nasze bakterie w jelicie grubym. Więc jakby wiemy, jak dużo dobrego robi ten produkowany przez bakterie, ale pytanie odnośnie tego, czy warto go dodatkowo suplementować, no, mamy pewne odpowiedzi, ale nie są w pełni jednoznaczne. Plusem jest to, że właściwie nie wiadomo na razie o skutkach ubocznych, które byłyby jakieś poważne, czy ogólnie wydaje się że na tę chwilę, że suplementacja maślanem sodu jest bezpieczna. Ale no mówię na tę chwilę, ponieważ kto wie, być może za kilka lat będziemy dokładniej wiedzieć, w których przypadkach jest bezpieczna w 100%, a w których może mieć jednak jakieś skutki uboczne. Jeśli chodzi o to, w których chorobach właśnie bada się suplementację maślanem sodu, to przede wszystkim w chorobach zapalnych jelit. Przykładowo były badania w chorobie Crohna, w rzodziejącym zapaleniu jelita grubego i zauważono, że suplementacja maślanem sodu u pacjentów cierpiących na te choroby spowodowała zmianę mikrobioty w tę stronę, że zaczęły się rozmnażać te bakterie, które są odpowiedzialne za produkcję maślanu sodu. I dlaczego tak się stało? No prawdopodobnie dlatego, że maślan sodu, tak jak wspomniałam wcześniej, on zmienia trochę pH naszego jelita grubego, więc w efekcie po uzyskaniu tej zmiany pH te bakterie, które produkują maślan sodu, poczuły się lepiej i być może dlatego zaczęły się jeszcze bardziej rozmnażać. I w tym badaniu zauważono, że rzeczywiście osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego odczuwały też poprawę. Bardzo ciekawiły mnie wyniki badań w kontekście osób cierpiących na zespół jelita drażliwego, ponieważ mam wielu pacjentów, którzy cierpią właśnie na tę chorobę. Okazuje się, że przy zespole jelita drażliwego właśnie niedobór maślanu sodu może być bardzo szkodliwy. Jednak pytanie, czy suplementacja samym maślanem jest pomocna? No i tutaj mamy kilka badań, które wskazują na to, że może być ona bardzo pomocna. W jednym z nich zastosowano maślan sodu w dawce 150 mg dwa razy na dobę przez 12 tygodni. Zauważono, że zmniejszyło się nasilenie bólu brzucha, a także wzdęcia, biegunka, zaparcia, nudności i wymioty również się zmniejszyły. Po przejrzeniu badań związanych z maślanem sodu i zespołem jelita drażliwego mogę powiedzieć podobnie jak autorzy niektórych badań, którzy podsumowują swoje wyniki, że faktycznie te wyniki są bardzo obiecujące. Natomiast oczywiście poczekałabym na jeszcze większe badania, na lepszej jakości badania, żeby jednoznacznie stwierdzić na przykład, czy lepsze efekty będą na przykład u osób z dominującą biegunką, czy z dominującym zaparciem, czy też nie ma to znaczenia. Więc tutaj na pewno, żeby jednoznacznie powiedzieć, potrzebujemy większych badań, ale to, co wiemy na tę chwilę, no jest to naprawdę bardzo obiecujące, a biorąc pod uwagę, że jest to suplement, który na tę chwilę nie wykazuje zbyt wielu skutków ubocznych, to może być na pewno do rozważenia wraz z lekarzem, jeśli występuje u nas zespół jelita drażliwego. Myślę, że przy chorobach jelit suplementacja maślanem sodu powinna być rozważana raczej pod kątem dodatku niż głównej terapii. I tak naprawdę główną terapią przy chorobach jelit, poza ewentualnym leczeniem farmakologicznym, no jest oczywiście dieta. I tutaj jest sporo badań odnośnie tego, co wpływa na to, ile mamy bakterii produkujących maślan sodu. Więc celem jest na pewno to, żeby zwiększyć liczebność tych bakterii, które naturalnie wyprodukują nam ten maślan sodu. I jednym ze sposobów jest dieta śródziemnomorska. Jest to dieta, która obfituje w nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli są tam tłuszcze, ale są głównie pochodzenia czy roślinnego, czy z tłustych ryb morskich, więc jest też sporo kwasów omega-3, które również wykazują korzystne działanie, jeśli chodzi o
rozwój tych bakterii, które wytwarzają kwas masłowy, a także dieta śródziemnomorska obfituje w owoce, warzywa, orzechy, więc jest to zdecydowanie jedna z najzdrowszych diet, ale także w kontekście, jak widzicie, tych bakterii, które produkują kwas masłowy. Wiemy też, że dieta tak zwana zachodnia, która obfituje w cukry proste, obfituje w nasycone kwasy tłuszczowe, w wiele przetworzonych produktów, ona będzie negatywnie wpływała na te bakterie, które produkują kwas masłowy. I w takich modelach zwierzęcych, czyli w badaniach z udziałem zwierząt, zauważono, że dysbiozę, która pojawia się w wyniku takiej diety, można lekko odwracać, można poprawiać ten stan mikrobioty właśnie poprzez suplementację kwasem masłowym. Jak to wygląda wśród ludzi i jakie zmiany można tutaj zauważyć? No, na takie badania musimy jeszcze poczekać. Wśród osób z zespołem jelita drażliwego problem jest często taki, że powstaje wiele eliminacji żywieniowych, wiele wykluczeń ze względu na to, że jest złe samopoczucie po tych produktach. Jeśli jest to element całego protokołu diety low FODMAP, która rzeczywiście przy zespole jelita drażliwego ma bardzo fajną skuteczność i o której mam też naprawdę sporo filmów na kanale, to oczywiście jest to chwilowe, później robimy testowanie i później wprowadzamy jak najwięcej źródeł właśnie FODMAP-ów, które też są często źródłem błonnika pokarmowego, więc powinniśmy dążyć do tego rozszerzania, powinniśmy unikać stagnacji na eliminacjach, które niekoniecznie mają jakieś potwierdzenie, ponieważ może to doprowadzić właśnie do tego, że ta mikrobiota będzie coraz uboższa, bo pamiętajcie o tym, że mikrobiota bierze sobie właśnie błonnik pokarmowy do wyprodukowania maślanu sodu, więc żeby go było sporo, tego maślanu, to musimy jeść sporo błonnika. Jeśli eliminujemy na przykład większość warzyw, większość owoców, to może być tego błonnika po prostu zdecydowanie za mało w naszej diecie. Zazwyczaj w badaniach nad suplementacją maślanu sodu u ludzi stosuje się maślan tak zwany mikrokapsułkowany, który ma za zadanie po prostu dostarczyć ten maślan właśnie do jelit, czyli żeby nie uwalniał się on we wcześniejszych etapach naszego trawienia. Jeśli chodzi o dawki, które są stosowane w badaniach naukowych, to jest zazwyczaj 150-300 mg na dzień, no i zazwyczaj stosuje się przez kilkanaście tygodni, zazwyczaj to jest taka średnia 12 tygodni, czyli około 3 miesięcy. Jeśli chodzi o to, czy u Was warto to stosować, to po prostu bardzo polecam zapytać się lekarza, farmaceuty, żeby zdecydować, czy w danym przypadku jest to rzeczywiście konieczne, czy jest to potrzebne. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie ma aż tak dużo badań naukowych, na których moglibyśmy bazować. No i w ogóle taka ciekawostka na koniec to, że jest bardzo dużo polskich badań o maślanie sodu. Wydaje się, że jesteśmy krajem, który naprawdę pokochał tę substancję i tak naprawdę sporo badań, na których teraz bazuję, jest właśnie polskich, a nie amerykańskich, jak to zwykle bywa przy innych suplementach. Więc jest to taka ciekawostka, być może jak w Stanach będzie on bardziej popularny, to będziemy mieli jeszcze więcej badań na ten temat, a na tę chwilę musimy po prostu poczekać i na pewno skupić się na tym, żeby nasza dieta obfitowała w błonnik pokarmowy, w kwasy omega-3, dzięki czemu ten kwas masłowy będziemy mieli zupełnie za darmo z naszych jelit, od naszych bakterii. Dziękuję Wam za obejrzenie całego filmu. Jeśli Wam się podobało, zachęcam ogromnie do subskrybowania mojego kanału, a także do łapek w górę.